Ale Bóg wie, że czasami nasza choroba, nasze cierpienie, ból, który nosimy, psychiczny, duchowy bądź fizyczny, jest czymś, z czym nie potrafimy sobie poradzić. Bywają pośród nas tacy herosi duchowości, ludzie ze szczególnym charyzmatem, którzy mają w sobie tę zdolność takiego przetworzenia cierpienia, takiego zjednoczenia go z miłością Jezusa, że stają się, można powiedzieć, takimi żywymi, wręcz współukrzyżowanymi z nim, tak? Ikonami Jego miłości, Jego bliskości. To był ojciec Pio, to była święta Gemma Galgani, to był Jan Maria Vianney, to była święta Rafka, to było wielu takich duchowych herosów, którzy potrafili cierpienie przejąć w głębokie zjednoczenie z Chrystusem. To było również nasze. Ale wielu z nas, kiedy doświadcza choroby, trudności psychicznej, przemocy, krzywdy, złamania, pokorzenia, doświadcza czegoś, czego nie potrafi przekroczyć. Doświadcza czegoś, co go separuje od Boga. I Bóg uzdrawia, uwalnia nie tylko po to, żeby się potwierdzała Jego chwała. Nie tylko po to, żeby ludzie widząc znaki nawracali się, nawracali do wiary. Ale także czasami dlatego, że idziemy w drodze do Niego i przydarzają nam się rzeczy, których nie potrafimy sobie, nawet w dobrej wierze, składając je w sercu Jezusa, nie potrafimy sobie z nimi poradzić czasami. I które nas oddzielają od Jego miłości, które nas zamykają na taką pokój i radość z Bogiem. Dlatego wierzę głęboko, że tak jak szalon, który posłuszny swojemu przełożonemu, wykonywał prostymi gestami, prostym metodą to, czego od niego oczekiwał. I Bóg ten błogosławił. Tak wierzę również, że dzisiaj, jeśli przynosimy w to miejsce rozmaite swoje sprawy, Bóg również chce w taki sposób odpowiedzieć na rany naszego serca, na choroby naszego ciała, na rozmaite trudności, które nam się przydarzają wtedy, kiedy zamykają nas na Niego. I wtedy chce nam odpowiedzieć, kiedy również pomogą nam w drodze do zbawienia, kiedy pomogą nam bardziej otworzyć się na Jego miłość, na Jego bliskość. Szabel uczy nas takiego głębokiego przekonania, że Bóg jest blisko. Żył całym swoim życiem w niezwykłej bliskości jedności z Bogiem. I jak gdyby jego serce było niewzruszone przez rozmaite okoliczności życia, ponieważ wiedział, że Bóg jest realny, że Bóg jest prawdziwy, że Bóg go słyszy, że Bóg na niego patrzy. Żył w jedności serca z nim. To nie jest tak, że to doświadczenie bliskości Boga jest zarezerwowane tylko dla Szabela. Nas również przez Niego chce Bóg przekonać o tym, że taką samą miłość, bliskość, moc i obecność swoją dla nas. Ponieważ Bóg nie wybiera sobie lepszych i gorszych. Ale każdy z nas, każda historia życia jest dla Niego ważna. Twoja i moja. Dlatego posługuje się też rozmaitymi sytuacjami, raczej świętymi po to, żeby wkroczyć w nasze życie, żeby zaprosić nas do większej jedności z sobą i żeby przekonać nas do swojej miłości. Być może masz dzisiaj sprawy, z którymi przychodzisz tutaj w to miejsce, które są dla Ciebie trudne, które są po ludzku nie do przezwyciężenia. Kiedy Jezus zadał swoim uczniom pytanie, co zrobić z tymi, którzy idą za mną? Słyszeliśmy dzisiaj z Ewangelii, szły za nim tłumy. To były potężne ilości. Kiedy zwrócił uwagę swoim uczniom na to, że jest ich tak wielu, co mamy z nim zrobić, jak ich nakarmić, to Filip w jakiejś desperacji powiedział: Panie, za 200 denarów nie kupimy jedzenia, nawet tyle, żeby chociaż troszkę skosztowali. 200 denarów to było 200 dni pracy robotnika. Czy wyobraźcie sobie, że 200 dni, tak, które pracujesz codziennie, dostajesz jakąś kwotę, no to tak licząc, jeśli na dzień zarobiłbyś, powiedzmy, nie wiem, 100 zł, 80 jest liczby 100 zł, no to jest 200 dni, to jest 200 tysięcy. Za 200 tysięcy nie kupilibyśmy tyle jedzenia, żeby ktoś mógł skosztować, żeby mógł skosztować tych ludzi, bo chlebów nie kupilibyśmy tyle. Więc tam był tłum.
I uczniowie są doświadczeni bezradności. Tak? Idą za Jezusem tłumy, bo widzą znaki, idą z tym zaufaniem. Więc potrzeba bycia uzdrowionym, bycia uwolnionym, bycia poradzenia sobie z trudnościami, które doszły, jest tak wielka, że nie zważają na punkt, ale ufają temu, który ich prowadzi, ponieważ widzą znaki i cuda. I to ich trzyma w nadziei, że ten Bóg, ten Pan, ten Mesjasz, ten prorok, zaopiekuje się potrzebami. I słusznie wierzą. Ale postawmy się w pozycji uczniów, którzy muszą tych ludzi jakoś ogarnąć, tak? I teraz wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby ci ludzie czyli słabo w drodze, z głodu, z jedzenia. No przecież zaraz byłby za to, żeby wprowadzili ich na pustyni i doprowadzili do sytuacji, prawda, że ci ludzie popadali z głodu. Co by zrobili faryzeusze, co by zrobiła straż Heroda, co by zrobili Rzymianie. Więc uczniowie w tym doświadczeniu bezradności, jesteśmy na pustyni, właściwie na pustkowiu, tak? Jesteśmy z ludźmi, którzy są głodni, mamy ich tu dziesiątki tysięcy. I teraz jak ich nakarmić? Jeszcze nasz Pan pyta o to, nas, o to, co teraz zrobić w tej sytuacji. I zobaczcie, że niezwykłe jest to, że Jezus prowokuje ich do takiego pewnego aktu wiary. I daje im poznać, że jest z nimi, że jest obecny pośród nich. I że nie mają czym się bawić. Każe im usiąść i dokonuje rozmnożenia chleba. Czegoś, co po ludzku jest niemożliwe. Taka ilość chleba, której nie kupiono poza 200 dolarów, tutaj staje się pokarmem dla tych ludzi tak wielkim, że jeszcze zostaje łąki. To jest doświadczenie, w które Bóg prowadzi nas dzisiaj. Dlatego, że ten sam Bóg, tak jak 2000 lat temu, tak samo dzisiaj jest obecny pośród nas. I Jego święci są dziś obecni z nami po to, żeby wstawiać się za nami. I żeby modlić się dokładnie o to, o co chcemy się modlić. Ponieważ tak jak uczniowie byli bezradni wobec tego tłumu, tak samo my być może wnosimy w to miejsce rozmaite nasze bezradności. Pomyśl, jakie są twoje bezradności, z którymi przychodzisz. Pomyśl, jakie są bariery w twoim życiu, których po prostu nie sposób ci przekroczyć, od których odbijasz się jak od ściany. Wiele takich bezradności mamy, kiedy stajemy wobec Boga, mówimy, Panie, my już tu nic nie możemy, bo nasze dzieci nas nie słuchają, bo tracimy z nimi relacje, bo tracą rzeczy dla nas najważniejsze, bo od Boga odchodzą, bo jest choroba, bo są dramatyczne sytuacje w pracy, bo są rzeczy, z którymi nie potrafimy po ludzku sobie poradzić, nie widzimy rozwiązania i nie widzimy wyjścia z żadnej strony. Jesteśmy jak, można powiedzieć, jak pod ścianą. Tylko, że to, co dla Boga nie jest końcem, jest powodem do rozpaczy. Dla chrześcijan jest początkiem. Ponieważ właśnie ten moment, kiedy jak ci chorzy czołgamy się w bezradności, jedyną rzeczą, która nam przyświeca, to jest to, że jest takie miejsce, jest taki wysysów grób, jest taka przestrzeń, gdzie mogę przyjść i prosić o uzdrowienie. Że jest taki święty, który się za nami wstawia. Jest taka Boża obecność, która mu sprzyja. Więc czołgam się duchowo w to miejsce i przychodzę tam. Próbuję dotknąć tego miejsca duchowo, wierząc, że Bóg odpowie. Nie wiem, czy masz w swoim życiu takie doświadczenie. Może to nie jest odpowiedź o twoim życiu, ale jeśli jest, to ufaj dzisiaj, że Bóg odpowie i usłyszy i odpowie. Ponieważ nie jest głuchy, ponieważ nie jest ślepy, ponieważ nie może ominąć twojej prośby. Ponieważ daje ci dzisiaj potężnego wstawiennika, kogoś takiego, kto jest z tobą, jest po twojej stronie, którego sam Bóg powołał do tego, żeby stawał tu dzisiaj z nami i modlił się razem z nami i wstawił się za nami. Taka jest misja świętego Czerwena. Jego pragnieniem jest, żeby ludzie się modlili, żeby prowadzili się tak jak my dzisiaj, żeby wracali do Boga, żeby się przemieniało jej życie,
żeby odkrywali radość bycia w Królestwie Bożym, żeby byli prawdziwymi chrześcijanami. Nie tylko takimi z etykietki, nie z uroczystości jednej bądź drugiej bądź trzeciej, od chrztu przez bierzmowanie ślub, na tym się kończy. Nie. Chcę, żeby się odnowiła nasza wiara. Więc jeśli potrzeba, żeby się odnowiła Twoja wiara, jeśli potrzebujesz odnowienia po to, żeby być bliżej Boga, żeby się odnowiła i pomnożyła Twoja wiara, to Bóg je da. I może my dzisiaj nie do końca potrafimy dobrze ocenić nasze potrzeby. Może się mylimy, ale Bóg nie będzie się mylił. Bóg doskonale ocenia to, co jest nam najbardziej potrzebne. Dlatego odpowie nam wedle naszych najgłębszych potrzeb. Jesteśmy w takim czasie Kościoła, jesteśmy w takim czasie świata, jesteśmy w takim czasie naszego życia, kiedy potrzeba jest, żeby ludzie wracali do wiary. Ponieważ Bóg potrzebuje prawdziwych chrześcijan, Bóg potrzebuje prawdziwych uczniów, żeby się modlili o siebie, żeby modlili się za świat, żeby modlili się na Kościół, ale przede wszystkim, żeby żywy Kościół tworzyli. I wierzę, że to jest misja, którą Bóg daje nam i której Bóg chce nas dzisiaj przekonać i upewnić. Chce nam to dzisiaj potwierdzić. Chce nas upewnić o tym, że ma dla nas bardzo wiele błogosławieństwa, że sprzyja tym, którzy chcą iść Jego drogą. Jego droga, droga Boża nie jest prosta, jest wąska. Trzeba dzisiaj wiele wysiłku, żeby w dzisiejszym świecie, w którym jesteśmy, tą drogą podążać. Nie jest prosto być dzisiaj prawdziwym chrześcijaninem, który się modli, który jest uczciwy, który jest szczery, który kocha, który pielęgnuje dobre Boże wartości, który jest świadkiem dla świata. To nie jest proste. Dlatego Bóg w czasach, w których żyjemy, chce dać nam takich świadków, którzy byli czytelnym znakiem Jego miłości, którzy byli czytelnym znakiem Jego obecności, Jego mocy. I chcę nam pokazać, że ci świadkowie wiary, tacy jak Szarpe, są naszymi przyjaciółmi, aż my możemy być duchowymi dziećmi w drodze do Boga. Oni chcą być naszymi przyjaciółmi. I chcą, byśmy byli duchowymi dziećmi. Więc postaw sobie pytanie dzisiaj. Czy chcesz być duchowym dzieckiem tego niezwykłego mnicha z Libanu, z Adlaja, który chce ci dzisiaj pokazać drogę, który chce ci w tej drodze towarzyszyć, który chce cię zaprosić do doświadczenia Boga. Jeśli potrzeba, chce odpowiedzieć dzisiaj. Bóg daje mu taką moc, taką łaskę. Bóg temu błogosławi, aby on odpowiedział dzisiaj także twoim prośbom. Bóg daje mu dzisiaj taką łaskę, żeby wstawić się za tobą w twoich bólach, w twoich trudnościach, w twoich problemach. Bóg chce dzisiaj nie posługiwać się, żeby pokazać, że prosta modlitwa, pełna ufności potrafi wypełniać z tobą dwie puste, pełne wiary. Potrafi leczyć choroby, potrafi czynić w imię Bożym cudem. Prosta modlitwa tego mnicha, tak jak twoja prosta modlitwa ma wartość przed Bogiem. Dlatego zanim rozpoczniemy tę modlitwę, chcę cię zapewnić, że Bóg dzisiaj w tym miejscu cię słyszy. Że święty Szarpe dzisiaj w tym miejscu cię słyszy. Że to, co dzieje się teraz w twoim sercu, twoja modlitwa, twoje wołanie, twoje pragnienia, twoje prośby, że Bóg je słyszy. Jeśli złożysz je dzisiaj w Jego sercu, jeśli będziesz prosiła dzisiaj świętego Szarpe o to, by teraz modlił się z tobą, Bóg usłyszy i Bóg odpowie. Może jest tak, że jestem przekonany nawet, że tak jest, że abyśmy weszli całym sercem w tę modlitwę, potrzeba może zrobić w naszym życiu, w naszym doświadczeniu, podjąć taką decyzję. To jest decyzja, którą być może wielokrotnie już podejmowałaś, a może dzisiaj zrobisz to po raz pierwszy. Ale wierzę, że to jest decyzja o bardzo ważnym znaczeniu. To jest decyzja postawienia w centrum swojego życia Jezusa Chrystusa. Nie świętego Szarpela.
Szalbrowi zależy, żebyśmy postawili w centrum naszego życia Jezusa Chrystusa. Dlatego zanim zaczniemy prosić o uzdrowienie, spróbujmy, jeśli chcecie, wybrać Jezusa jako Pana i Zbawiciela swojego życia. Chcemy zaprosić Go w to życie bardzo świadomie i poprosić Go o to, żeby był Panem wszystkich tych spraw, które są dla nas trudne, bolesne, które są, z którymi sobie nie radzimy. Żeby był Panem naszego życia. Dlatego ja będę modlił się teraz, będę odmawiał taką modlitwę i zapraszam Ciebie, jeśli chcesz, żebyś powtarzała ją za mną. Możesz siedzieć, możesz uklęknąć, możesz wstać. Czuć się tutaj wolny, wolna w tym miejscu. Jeśli chcesz, żeby Jezus stał się tak naprawdę rzeczywiście Panem Twojego życia, jeśli chcesz Go wybrać, a to jest wymóg, który on dzisiaj słyszy i odpowie. Jeśli chcesz, żeby władał Twoim życiem, żeby Ciebie w posiadanie, jeśli chcesz być prawdziwie Jego uczniem, iść za Nim, Jego drogą, szczerze i uczciwie, powtarzaj za mną. Panie Jezu Chryste, wybieram sobie Ciebie dzisiaj jako mojego Pana i Zbawiciela. I całkowicie oddaję Tobie moje życie. Abyś nim kierował. Wyrzekam się wszelkiego zła, grzechu, złego ducha i wszystkich jego spraw. Ogłaszam, że tylko Ty jesteś moim Panem, że chcę do Ciebie należeć i że moje życie składam całe w Twoich rękach. Ewangelia, która wybrzmiała, ona sprawia, to wszystko sprawia, że Ty jesteś z nami.
doskonałości w sobie.